Sąd Okręgowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie tu obecnym stwierdza, że Eugeniusz Szczykin złożył w dniu 20 września 2007 roku zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Proces ten obalił lansowany przez pracowników IPN-u mit, że SB nie fałszowało swoich dokumentów. W zapędzie lustracyjnym IPN popełnił dwa błędy, dwa naruszenia prawa. W sposób oczywisty złamał swoją ustawę o IPN, ponieważ to stwierdził, wyjaśniając sądowi, że dokonywał niszczenia posiadanych dokumentów i wytwarzał w to miejsce inne, o innej treści. I drugą naruszeniem ustawy jest ustawa o ujawnieniu danych osobowych. Nie mogą, jest taka prawo mówi, że nie można ujawniać danych wrażliwych, a do tych danych wrażliwych należą wyznanie i narodowość. No, to nie dotyczy ilustrowanego, więc mojej mowy. Natomiast wszystkich innych moich przyjaciół, z którymi wspólnie budowaliśmy wraz, pracowaliśmy w KS, nie powinno